Cześć, dzisiaj witam Was za kierownicy nowego Volkswagena Golfa LTSI, czyli wersji Mild Hybrid o mocy 150 koni mechanicznych, w której napęd jest przekazywany wyłącznie na przednią oś. Dzisiaj sprawdzimy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego we wszystkich możliwych trybach. Cześć! W pierwszym przejeździe wrażenia słabe, w dodatku śmierdzi tutaj spalonym sprzęgłem mimo skrzyni DSG. Podczas pierwszej próby startu i uruchomienia launch control lub czegoś, co imituje launch control, no nagle zaczęło śmierdzieć. To dobrze nie wróży. Sprawdźmy dalej. Tryb sport. Zdecydowanie coś jest nie tak z drugim biegiem. Ale czas dużo, dużo lepszy. Przynajmniej takie mam wrażenie. Udało mi się dojechać do standardowego zawracania, nie mijając go. Także jest dobrze. Problemy. Po pierwsze, samochód nie potrafi szybko zmienić biegu z pierwszego na drugi. Po drugie, zdecydowanie w trybie komfort jest strasznie leniwy. Po nagraniu lub gdzieś w tym momencie widzicie tutaj czasy. Ja muszę to sprawdzić na komputerze, więc nie jestem w stanie teraz na szybko powiedzieć, jakie tu faktycznie są wyniki. Ale w trybie komfort samochód no, daje beznadziejne po prostu wrażenia, jeśli chodzi o dynamikę. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie i zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, zostawienia, nie wiem, komentarza, ocenienia filmu, jak Wam się podobał. Dzięki wielkie, do zobaczenia następnym razem. Cześć!